Hej, cześć, witajcie moi kochani. Nadszedł czas na potężną bitwę z potężnymi, czy też nie, ale wrogami. Nocny atak nie wchodzi w grę. Coś mi napisał na fejsie. Słuchajcie, bitwa, która ogarnie 13 tysięcy jednostek na mapie. Przy maksymalnych ustawieniach. Chcę zobaczyć, jak ten komputer umiera. Nie, ale na serio tak będzie. Zaczynam się obawiać i to cholernie się zaczynam o niego obawiać. Zobaczcie, jakie armie wbiją. To oni nie mają nic ciekawego. To może od tego zacznijmy. Zobaczymy, jak będziemy rozstawieni nasze wsparcie. Wydaje mi się, że ze wszystkich stron powinniśmy ich osaczyć. Zaatakować powinniśmy ich faktycznie z każdej możliwej pieprzonej strony i po prostu rozgnieść ich na strzępy. Mamy trzy armie, oni mają tak naprawdę dwie. Jedną, która zsiepała te 1200 ludzi, to jest... Na zepchnięcie. Dlatego, jeżeli uda nam się zrobić coś takiego, że każda nasza armia przejmie każdą jedną jego armię, to będzie naprawdę dobrze. W momencie, kiedy będzie troszeczkę inne rozłożenie sił, to zobaczymy. Trzeba będzie to pokminić. Naprawdę trzeba będzie to pokminić, bo tu jest wpis do roboty. To jest naprawdę... No, trzeba po prostu, kurczę, pomyśleć, tak, nad tym, jak zaatakować, w którym miejscu, czego się wystrzegać, czego, co wykorzystać. Deszcz nie będzie nam potrzebny w tej chwili. Brak opadów, okej. 70 FPS-ów na początek. Na dobry, ależ wielka mapa będzie. Ja pierdzielam. Dobra. My się nie musimy śpieszyć. My potrzebujemy wykorzystać naszą przewagę liczebną. Więc to też postaramy się zrobić. Zróbmy tak. Zróbmy tak. Generał oczywiście z tyłu. Włócznicy na boki, osłaniać flanki. Jeden oddział tu, drugi oddział tu. To są oddziały do walki w zwarciu, okej? I teraz tak. O Jezus, grupa. Dobrze, że jest pauza włączona, spokojnie, tak miało być. Koniec pauzy. Skąd idą moje posiłki, idą stąd? Idą stąd i cudownie. Będziemy mieli w takim razie jedno bardzo potężne uderzenie. Więc tak. O Boże. Co to było za... To już jest przedsmak tego, co tu się będzie dziać. Bo tylko i... A tylko i wyłącznie armie wchodzą w tej chwili na pole bitwy. One jeszcze nie biorą udziału w walce. Zobaczmy, jak to wygląda. To zdecydowanie będzie największa bitwa w historii mojego kanału. Chyba normalnie wrzucę to jako osobny filmik. Chyba. Słuchajcie, jest dobry pomysł. Czekajcie. Ło! Szybko, boys, do przodu. Gdzie reszta armii? Dobra, was tu damy na razie. Czy tu weszła cała armia? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Nie weszła! Ej, o co tu chodzi? Czyżby był limit? Czyżby był limit armii? Możliwość, ilość jednostek ograniczona, tak? To już byłoby ciekawe. Muszę przyznać. Bum, bum. No jeśli tak, to nie jest to do końca dobre. Dobra, postarajmy się może zmiażdżyć ich po prostu. Albo zróbmy to w ten sposób. Przyjmijmy... A, przepraszam. Tu jest generał. Generał nie ma prawa iść z przodu. Wszystkie te jednostki. Without general. Kolejna grupa. Myślę, że w ten sposób. To jest ten generał? Nie, to jest ten generał. I ciebie ustawić w ten sposób, poproszę. Czy moje łucznicy i inne... Ogniste strzały, powiedzmy. Tutaj nasze, tutaj katapulty, jejku, jak one dzielnie nawalają przeciwnika w tej chwili. To jestem dumny. I szczęśliwy. Dobra, wykorzystajmy naszą przewagę liczebną. Po prostu postarajmy się go okrążyć w tej bitwie. Ale zróbmy to tak. To też jest grupa, w której też zawiera się generał. Dlatego ten generał będzie tu. Włócznicy ruszają... Cholerni! Tylko z tej armii. Włócznicy ruszają do przodu.
Wyruszacie za... Bez nich! Jasna cholera. Bez nich. Tak, w ten sposób. Was tu. Poczekajcie. Czemu nie potraficie się ustawić w grupie? Stop. Pauza. Poczekajcie. Morda. To się w tej chwili dzieje dużo bardzo ważnej rzeczy. Stanowicie kolejną grupę. Ja cię kręcę. Ojejku, co za formacja. Tak się ustawiamy. O Jezus, co tu się stało już? Włócznicy, boom. Ej, zmiażdżmy go. W takim razie w tym miejscu. Gdzie generał? A generał bardzo dobrze stoi z tyłu, tak ma być. Cholera. Już widzę, co poszło mi w piach. Nie. Cześć, z tej armii, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Srubudubudu do przodu. No już widzicie, nie ogarnąłem się. O, stąd przyszła jakaś armia. Obca. Więc do ataku na nich. Was dać tu. A was damy sobie tu, a co? No i was też wystawimy do przodu. Koniec pauzy. Wszystko na biegu. Oczywiście. Raz, dwa, trzy. Tu, sru. Jezus, ale mi FPS-y spadają, matko. Tu trzeba było mieć komputer z NASA, żeby to ogarnąć, nie? Ja to jeszcze mam na maksymalnych ustawieniach. Jestem głupi. Sam jestem sobie winien. Tak krótko mówiąc. Ale są pocięci. Boże, zobaczcie, jak my ich pocięliśmy. Czuję się jak Terminator normalnie, nie? Bić tych teraz. Ta grupa. Dokładnie, grupa numer dwa. Udać się w to miejsce może. O, w ten sposób. I wszyscy łucznicy. Już tam. Zmieniamy. Ja już was nie potrzebuję jako jednostek, które będą walczyć w tym pojedynku. Tu powybijać. Zmiana planów. Ta kawaleria ma się zająć tymi. Bo tu już jest na wybicie. Znaczy oni są na wybicie, ci tutaj. Jak sobie radzi to moja kawaleria w tym miejscu? W sumie to niech sobie odpuści i niech wraca. Dobra. Ci już nie mają nic, więc niech zostają. Zaraz zobaczycie, co ja zrobię. Dawaj. Co z moją kawalerią? Tutaj, a kawaleria mi odpuściła się. Znaczy odpuściła się, Boże, jak to zabrzmiało. No, kawaleria sobie poszła out. Dobra. I teraz robimy jedną wielką pauzę, ponieważ chcemy zrobić przegrupowanie sił. Wszyscy atak na tego pana. Nieważne, że tutaj troszeczkę możecie tracić życia i tak dalej. To mnie totalnie nie interesuje w tej chwili. Coś tu cały czas rzuca. Onagery po prostu niech sobie idą na sam koniec. I robimy teraz tak. Po zabiciu tego generała. Pięknie. Teraz atakujemy tu. I. Wiem, że to może wyglądać śmiesznie, ale. Raz. Włócznicy. Dwa. Ej, zaraz będę rozstawiał, spokojnie. To jest tylko wstępne przygotowanie. Kusznicy. Tu. Łucznicy. Tu. Ten oddział, powiedzmy, niech stoi w tym miejscu. Generałowie, czyli raz, dwa. Bez ciebie. Trzy.
za tą całą ekipą. I zobaczcie, co to będzie za bitwa! Ona się już zaczęła. Oni już stracili ponad 2000, około 2000 jednostek. My straciliśmy niecałe, nie wiem, 700, 500, coś takiego. Ona Gary to w ogóle wywalać bez... O Jezus, nie wy. Coś mi jeszcze zostało? No to przyspieszmy sobie tempo. Trzykrotne zdecydowanie wystarczy. I robimy teraz tak. Wycofujemy was tu. Spokojnie, spokojnie, wycofujemy tylko. I teraz through. Chcę po prostu rozwalić ten oddział, zanim on tutaj się zorientuje, to już zginie. Przynajmniej tak powinno być. I teraz normalne ustawienie prędkości. I normalna, najnormalniejsza w świecie sprawka. I rozstawianie jednostek. W sumie to skoro... Zróbmy tak, włócznicy. W ten sposób. Ci włócznicy. W ten sposób. Ten oddział poszedł out. Oho, dobra, już wiem, że nie mogę tam jechać, bo będę w zasięg, zaraz wejdę moim przeciwnikom. Tu już mi się, powiedzmy, kończą rozstawiać. Wy tu. Kusznicy. Tak. O właśnie, fajnie, że generałowie się zaznaczają jako jedno. To pokazuje, jak mało mamy konnicy w armii. Chociaż nie, mamy więcej, tylko chyba tylko tyle ich mogę mieć w tej chwili na polu bitwy, nie? 11 minut, jedna bitwa trwa. Zobaczcie, no oni mają cały czas... Kurczę, jest wyrównane, nie? Jeśli chodzi o ilość jednostek, poczekajcie. To trochę wnerwia. Bo dlatego, że mam znacznie ich więcej, nie? A... Tak, 4. Wy i... Osobna grupa. Wy jesteście osobną grupą. Ktoś jeszcze został? Włócznicy. Ta szóstka. Osobna grupa. I wy. Plus ty. Osobna grupa. Już? Wszystko? Teraz najchętniej ustawiamy was. No w ten sposób to trochę za daleko, nie? Ej, ale się ustawiliście źle, Jezus Maria. Źle, pauza. Co? Co to się zdarzyło w tej chwili? Źle się zdarzyło. Dobra. Pauza pauzą. Jak zrobię tak... Dobra, wiem już chyba, jak to naprawić. Tak oto musi być? Sugerujcie się... Dobra, powiedzmy, że to musi być tak. O! Nie, jeszcze raz trzeba to rozstawić, w takim razie. Wszyscy. Cofujemy się do tego miejsca. Nigdzie dalej, nigdzie bliżej. Dokładnie do tego miejsca. Ta grupa. Czekajcie, koniec pauzy. Pauza znowu. Kurwa mać. Tą grupę w ogóle... Koniec. Stop. Wszyscy. Też rozwiązujemy. Stop. I teraz. Trzymać to w ten sposób. Generałowie. Zaraz za tymi jednostkami, tak? O. I już coś się ustawia. Bardzo dobrze. Kusznicy razem z tymi stanowią przód.
I tak właśnie ma być. Czy trudno jest to uwierzyć, że... No właśnie. Jakichś oddziałów nie mieliśmy wcześniej załapanych najpewniej. Dobra, rozstawicie w ten sposób. Łucznicy wraz z tymi... Stanawiam przód, ale na całej linii, na całej długości, powiedzmy w ten sposób. Ci panowie w ten sposób, ta kawaleria tu, za nimi, ona będzie na takie dobijanie faktycznie przeciwnika. Ci włócznicy razem z tym badziewiem, powiedzmy tu. Nawet tako. I wszyscy na speedzie oczywiście. Ustawiać to. I zaraz do niego podejdziemy. Jak on się rozstawił? No tutaj na pewno ma dużo jednostek. Kurde. I teraz możemy robić tak. Stoimy w ten sposób do nich. Stoimy dobrze do nich. Idziemy. Nie musimy wcale biec. Idziemy. I robimy mały myk. To się może zaczniemy, czy się komputer połapie, co ja będę chciał zrobić. I środek cały oczywiście. Do przodu, cały czas ciągniemy do przodu. Może tak, nie aż tak bardzo, ale do przodu. I uwaga. Normalne tempo. Please. Ponieważ robimy tak. Za plecy. I tu się właśnie rozpoczyna nasza zabawa. Nie ty! A w sumie okej, niech tak będzie. Zaatakował najgłupszy możliwy oddział. Dobra. Pauza. I w tej chwili wycofujemy nasze oddziały dystansowe. Za siebie i jednocześnie biorąc wszystkich tych panów. Wiecie, zaznaczam ich po kolei, ale... Kurwa. Bez was. Kretyni. Dokładnie, gdzieś tu. Powiedzmy jeszcze dalej. Tu, jeb. A was jeszcze raz przywołuję do porządku, że macie się cholera wycofać. Coś ten deseń. A i wy zaatakujcie. Jesteśmy z tej strony. Dobra, koniec pauzy. Dobra, tam są rozwaleni, więc bardzo szybko. Tu na plecy. Tu na plecy. I co? I walczymy. Tutaj zaatakować tych panów. A tu już ich zamykamy. Więc krótko mówiąc, dziękuję za bardzo łatwe zwycięstwo, nie musicie mi klaskać, moi widzowie. Wystarczy, że uznacie to za najpiękniejszą bitwę, jaką widzieliście dotychczas. Wszyscy załamani, zobaczcie, o to właśnie chodziło. Oni nawet nie mieli szansy, żeby wygrać tą bitwę. Nie mieli szansy, żeby... nawet nie zdążyli się poddać. Więc to jest chyba największy ból w tej chwili. Może być ich największym bólem. Czy wy to widzicie? A wy już do tyłu, bo wy teraz będziecie walić cały czas po swoich, tylko i wyłącznie po swoich. Fru. Ej, no panowie, nie pozwolimy im uciec. Wszystko ma zostać wybite, nie? Oczywiście, zwiększamy prędkość. Wy na przykład zaatakujcie to. Widzicie tu, więc zaatakujcie tych. Widzicie tu, więc zaatakujcie tych. Wy zaatakujcie tych.
Tutaj wszystko jest do wybicia, panowie. Macie mnóstwo czasu. Dawaj, dawaj. 20 minut bitwa. Przy taka wielka bitwa. W Medieval to by trwało 2 lata. No to jest trochę przykre, że faktycznie w tych nowych produkcjach te bitwy są bardzo króciutkie. Wręcz w praktyce niezauważalne. Jak to jest z wybiciem? Liczebność zero, dlatego że nie walczą, ale mi chodzi o to, że jednak jakieś te ilość tych oddziałów, jednak jakaś, która jest, ucieknie. Widzimy, że jest naprawdę sporo tych punkcików, elemencików na mapie. Chciałbym wiedzieć po prostu, ile ich jest, tak? I czy oni będą potem mogli stanowić jakiekolwiek zagrożenie? Tutaj 46 na przykład ucieka, nie? Nie wiem, ilu tam. O, już czuję, że tutaj zacznie się strzelanie do przeciwnika zaraz. A dobra, pozwólmy im tak zrobić. Pozwólmy im troszeczkę postrzelać. Co tu jeszcze zostało? Tu oddział jakiś ucieka. Tam się kawaleria tym zajmuje. Nie no, po prostu to jest rzeźnia. To jest rzeźnia w biały dzień. To była rzeźnia w biały dzień. Zobaczcie, 6000 naszych plus 5000, niby 900. Czyli zobaczcie, że 2000 ujęło nam. W praktyce armii nam nie dodało jednej, nie? Bo dodało nam część jednej armii, część drugiej armii, nie dodało nam chyba, albo dodało nam właśnie posiłki zamiast z jednej z armii. Krótko mówiąc, nie wiem jakby to było, gdybyśmy na przykład stracili wszystkie jednostki, czy te posiłki by doszły, czy nie. Wyglądało to dość dziwnie. Kolejna bardzo ważna sprawa to to, że komputer zdał bardzo dobry test. Nie przybliżałem co prawda, no bo to byłoby po prostu masakra, tak? Znaczy, to nie masakra dlatego, że było strasznie by się działo czy coś w tym stylu, nie przybliżałem ze względu na to, że po prostu nie ogarnąłbym tej bitwy z bliska. O, to jakieś trupy leżą. O, jakich ścięło. Coś jeszcze? Wydaje się, że to koniec. Tych jeszcze niech zabiją i... Tak, ci sobie uciekają. Ci sobie uciekają i pozwólmy zakończyć się tej bitwie. Zdecydowane zwycięstwo. Zapisz powtórkę. Nie, ponieważ mamy to nagrane wszystko. 2000 strat za 5000 prawie przeciwnika. To jest po prostu rzeźnia. 1200 za 4800, no to jest rzeźnia. I taki oto sposób pokazaliśmy jednak naszą niesamowitą przewagę nad jakimkolwiek przeciwnikiem, a w tym przypadku nad Maurami. Trochę jego ucznicy widzę powybijali, tutaj trochę jego jazda. No jazdą faktycznie trzeba przyznać. O, tu 638. No ta jazda od razu srebrne doświadczenie, nawet nie ma co patrzeć. I wszyscy przeżyli w tej armii, tutaj też srebrne doświadczenia powchodziły. Naprawdę dużo pozabijali, bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy, bo ta armia będzie jeszcze lepsza. Jak oni się zregenerują, to będą mieli taki power. Jeszcze te kuźnie pobudujemy, gdzie dodamy im pancerz. To no nie będzie lipy po prostu, tak? No nie będzie lipy, nie będzie szans na w ogóle jakiekolwiek stawanie w szramki z nami, z naszymi armiami. Generał tutaj oczywiście nie miał zamiaru walczyć, ponieważ uznał, że tak wielka bitwa nie jest dla niego, ponieważ jest zbyt mała. Tak, tak było. Mówię wam, zapytajcie się go, jak mi nie wierzycie. I jebut nagle, uzupełnienie armii. 9%. Dobra. Wybić. Możecie to uznać za... Wilku, ile ich tu wybiło. Co to było? A, to przeciwnik, a ja myślałem, że to nasz, nie? Słuchajcie, no i w tej chwili po prostu... Rzeźnia się rozpoczęła. 19. Jeden oddział kawalerii, no, poszedł w pieruny. Że się tak ładnie wyrażę, automatycznie. No to już skończ, zabij tego generała, bo widzę, że ten uciekł jeszcze. Mam nadzieję, że nie stracę żadnego oddziału, bym się wściekł wtedy, bo już mam takie doświadczenie. Dobra, nie straciłem, bardzo dobrze, zabić. To nic nie dało. Dobra, jedziemy tu. Rekrutacja? Mogę kawalerię? Mogę. O, jak pięknie. Nawet z doświadczeniem chyba. Na serio? Z doświadczeniem już dostaję? To takie... O, zobaczcie, oni w ogóle nie brali udziału. To już wiemy, kto nie brał udziału w bitwie. Ci są pobijani, chociaż nawet nie bardzo. Ta armia sama w praktyce rozbiła.
Ja się przyjęła na większość uderzenia, nie? Można tak to nazwać. Sru, poszli w piach. No i w tej chwili Maurowie przestali istnieć. To już możecie mi wierzyć, nie? I za to! I co? I tutaj nie potrzebujemy nic. I tutaj też nic nie potrzebujemy, więc wszystko działa. Chociaż tutaj wolałbym mieć kawalerii więcej. Wolałbym. Ale co ja bym wolał, a czego nie, to już wiecie. O, tutaj na przykład i armia, no to tutaj wiecie to. Tutaj pierwszy poziom armii, a tego pana jaki? A tego pana wcale poziom nie jest zły. I bum. Co do tego... Zróbmy tak. Albo nie, dobra, wracamy się tą armią. Nie, nie, to musi być powrót do zwycięskiej armii. Żadnej innej. Zobaczmy, ile brakuje nam... Jejku, ile my doświadczenia potrzebujemy, żeby tutaj wbić kolejny poziom armii. Przeginka. A gdzie jest ten jego... jeszcze... generałek chyba? O ile mnie pamięć nie myli, kogoś miał? No właśnie, tu jest dowódca frakcji. No teoretycznie moglibyśmy zaatakować i frakcję w praktyce usunąć. Bo byłaby bez dowódcy. Znaczy bez generała. No bez... bez dowódcy, bez generała. Znaczy no, no kurczę, wiecie o kogo mi chodzi. 4000. I dół z gliną? Czy mamy już dół z gliną? Nie mamy dół z gliną. No to bum. Albo zróbmy tak i dopiero potem. I to jest plus 2. Tutaj pola. Tak, i czy tutaj coś jeszcze ja bym chciał? Nie, tutaj nic nie potrzebuję, czyli w praktyce wszystko co chciałem, to zrobiłem. I jak stoję mi teraz z siłą? Wizygoci, siła, niegodni zaufania, budzący trwogę. No, to prawda. No i zobaczcie, kurczę. Co do Maurów, to oni już nie mają. Nie chcą traktatu pokojowego, dziwna sprawa, w ogóle nie rozumiem ich. Więc tak, zajmujemy tą prowincję i kończymy z Maurami w tej części świata. 27 minut powinienem tak naprawdę nawet tego końca tury nie klikać, tylko po prostu odcinek zakończyć. Ale, że was bardzo lubię i że sam chcę zobaczyć, czy tutaj coś się wykmini ciekawszego, to tak zrobiłem. Krótko mówiąc, słuchajcie. W tej chwili pozbyłem się tego, co mi najbardziej zagrażało, czyli trzech armii w praktyce. Trzech naprawdę dobrych armii, które gdyby były w pełni sił, no to mogłyby zrobić bardzo, 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 bardzo i jeszcze bardzo dużo złego. To po pierwsze. Po drugie, w tej chwili jedynym moim zagrożeniem już są tylko i wyłącznie siły, które płyną w moją stronę, jeżeli płyną w moją stronę, jeżeli chcą tutaj coś zaatakować. Czyli na lądzie już mi nic nie grozi. Nic, absolutnie nic. Wystarczy, że będę miał osadzone 2-3 miasta wzdłuż linii brzegowej armią i oni mi mogą zrobić nic. Dokładnie nic. W tej chwili moje armie zmierzają na południe, żeby zająć ostatnie miejscówki na właśnie na tym, w tym terenie, właśnie w tym kierunku Maurów. Dzięki temu frakcja przestanie istnieć i jednocześnie totalnie zakończymy ich jakiekolwiek... istnienie. Widzę, że tutaj się... O właśnie! Tego się bałem, wy kurwy jebane. Obronna. No ale zaraz was rozwalę w każdym bądź razie. No dobra, no kurczę, no jedno miasto, tak? Chociaż szkoda, że ono już było całkiem na nasz poziom rozbudowane, ale on chyba je zajmie. Tak, zajął je, czyli no nie muszę się aż tak bardzo bać. Śmierć w boju, wyznaczono misję. I teraz tak. No tą armią będzie mi ciężko odbić. Ale tą... Myślę, że powinno być dobrze. What the fuck? O co tu kurde chodzi? A my sobie zrobimy tak. Śmieciu. Coś masz do powiedzenia? Nie, tego już naprawdę nie będę rozgrywał, ponieważ to jest oblężenie, a ja mam tą armię uszkodzoną. Ja nie chcę znowu, bo mamy za mało czasu, wiecie? Zapiszmy sobie grę, tylko żeby nie było jakichś ogromnych strat. Jeśli będą takie powyżej 2000, no to przykro mi, ale będzie trzeba rozegrać tę bitwę. Ale jeśli nie, bo to zobaczcie, to oni będą wyglądać jak Rzymianie tak naprawdę, więc 700 strat jest absolutnie do przyjęcia. Okupacja. Skarbiec oczywiście na plus. No tutaj muszę napra... A czemu?
Czemu? To już było moje. Moje było. Ja pierdolsztajm, przecież to już było moje. O co tu kurwa chodzi? A to jest faktycznie moje. I tu jest to do złota. Kapliczka łowcy, to by się przydało, ale najpierw może tak, gospodarstwo tu będzie... Dobra, to pokminimy potem. Co do tej... i tak. Tutaj nic nie zrobią złego, więc tymi się cofniemy tu. Alarikiem. Ale mu się... Jak mu się odregenerowały oddziały, to jest po prostu niemożliwe. Widzieliście to? W poprzedniej turze byliśmy tacy rozwaleni po prostu, jednym słowem, bo tak nie... Jest jeszcze brzydsze słowo. Na tego typu aż stratę, aż tak dużą stratę jednostek. A to zobaczcie, co się stało. Czy ty jesteś w stanie tym zagrozić, tej osadzie? Nie wydaje mi się. Dlatego zajmę sobie tą osadę. Po prostu, bo mogę. Mam 31 minut nagrania i wiem, że to jest dużo. Znaczy wiem, że już sporo czasu tu nagrywam, powinienem skończyć od razu po bitwie. Ale co tam? No i ładnie, okupacja. W tej chwili wszystko, nieważne co to by było, wszystko do utlenienia, że się tak wyrażę. I tutaj w razie W. I tak będę kolejną armię. Co tutaj, Lord? Niech będzie Lord. Odnów tradycję. Mogę? Giganci dawać. I zwerbuj. I tak ma być. Dobra, bardzo ładnie. W takim razie rekrutujemy sobie kolejną armię. Cztery oddziały tych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem oddziałów tych. Bardzo dobrze. Tych oddziałów też wciul, jeden oddział będzie... No, tak będzie. I chyba tak, ta osada chyba jest jako jedyna taka ewentualna zagrożona, więc wysyłamy sobie tu ludzi. I słuchajcie, koniec problemów w tej chwili właśnie. No koniec, krótko mówiąc. Dobra, dzięki serdeczne za uwagę, moi kochani. Dzięki. Wiem, że doceniacie tą bitwę, bo była przepiękna. Trzymajcie się, do usłyszenia. Staliśmy się najpotężniejszą frakcją chyba w regionie. Bye bye.